Patrząc dziś na Jerozolimę z lotu ptaka, można zobaczyć mozaikę architektury. Od ponad 4000 lat miasto to przeszło wiele zmian, które znacząco wpływają na jego dzisiejszy wygląd. To, co się nie zmieniło i od czego warto zacząć, to topografia Jerozolimy. Dlatego w pierwszym odcinku poświęconym geografii Jerozolimy omówimy wyjątkowe położenie tego miasta i zastanowimy się, dlaczego to miejsce ma tak wielkie znaczenie teologiczne. Pod koniec odcinka omówię również ekscytujący fakt dotyczący geografii Jerozolimy oraz tego, jak niezrozumienie tej geografii może prowadzić do tradycji, która ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach na YouTube. Zacznijmy więc naszą podróż! Jerozolima znajduje się w części świata, którą obecnie nazywamy Bliskim Wschodem. Droga na wyżyny, na których zbudowano antyczne miasto, prowadzi przez Góry Judzkie, położone między Morzem Śródziemnym a tak zwanym Morzem Martwym. Płaskowyż, na którym powstała Jerozolima, otacza wiele wzgórz, dlatego psalmista, nawiązując do Jerozolimy, napisał: jak góry otaczają Jerozolem, tak Pan otacza swój lud, odtąd i na wieki. Wycieczka do Jerozolimy łączy się z podróżą skierowaną pionowo w górę. Różnica wzniesień jest najbardziej odczuwalna podczas podróży z Morza Martwego, najniższego punktu na Ziemi, 400 metrów poniżej poziomu morza, lub Jerycha, 258 metrów poniżej poziomu morza, do Jerozolimy, która znajduje się na wysokości około 770 metrów nad poziomem morza. Niezależnie od kierunku, z którego przybywamy do Jerozolimy, zawsze trzeba się wspinać. Nie powinniśmy więc być zdziwieni, że wiele psalmów pielgrzymnych, tak zwanych psalmów Alija, czyli pieśni schodów lub tłumacząc dosłownie tego, który udaje się w górę, odnosi się do tego doświadczenia. Oczy moje podnoszę ku górom. Skąd nadejdzie moja pomoc? Nawet dzisiaj, kiedy jedziemy do Jerozolimy z Tel Awiwu, niektórzy odczuwają w uszach specyficzną zmianę ciśnienia. Niedawno uruchomiono szybki pociąg z Tel Awiwu do Jerozolimy, który umożliwia dojazd do Jerozolimy w 35 minut przez szereg tuneli wyciętych w górach. Oczywiście do Jerozolimy można też dotrzeć samochodem, ponieważ Izrael nadal rozbudowuje i poszerza drogi tam prowadzące. Jednak jeśli naprawdę chcesz poczuć się jak pielgrzym, do Jerozolimy możesz też dojść pieszo. Jedną z ciekawszych tras jest trasa z Jerycha. I tak śladami biblijnych bohaterów można przemierzać spektakularne wąwozy. Wróćmy jednak do czasów sprzed Jerozolimy i przyjrzyjmy się bliżej położenia wzgórz, na których ją wybudowano. Wokół Jerozolimy istnieją trzy góry i trzy doliny, które mają znaczący wpływ na rozwój Jerozolimy. Góry to Góra Moria, Zachodnia Góra, czasami nazywana Górą Syjon, do której wrócimy później, oraz Góra Oliwna. Spośród tych trzech gór wybrano Górę Moriach jako najlepszą lokalizację do budowy miasta. Chociaż Góra Zachodnia jest znacznie większa i mniej stroma, wybrano Górę Moriach, ponieważ miała jeden wyjątkowy i niezbędny element, aby miasto mogło przetrwać w tym suchym klimacie – wodę. Woda na pustyni jest bezcenna. Życiodajny strumień, który płynął z góry Moria, był czymś wyjątkowym. Dzięki nieustannie płynącemu źródłu wody i ochronie w postaci wzgórz, Góra Moria stała się najlepszym miejscem dla pierwszych osad ludzkich na tych terenach. Z biegiem czasu miasto rozszerzyło się na zachód, na Górze Zachodniej. Natomiast Góra Oliwna stanowiła wschodnią granicę miasta,
na której nie budowano żadnych osad, a jej funkcje pochówkowe zostały szybko określone. Oprócz gór, o których mówiliśmy, miasto otaczają także doliny, które są suchymi basenami rzek, mogących okresowo zmieniać się w potoki podczas obfitych opadów. I tak, zaczynając od wschodniej strony, mamy dolinę Cedronu, pośrodku dolinę Tyropeon, zwaną czasami Doliną Centralną, a na końcu Dolinę Chinon. Jeśli spojrzymy na tekst biblijny, to samo położenie Jerozolimy ma znaczenie nie tylko geograficzne, ale także teologiczne. Wiele razy czytamy w Biblii o wyjątkowości Jerozolimy w oczach Boga. Nawet zanim lud Izraela dotarł do ziemi obiecanej, czytamy, że sam Bóg wyznaczył Jerozolimę jako swoje wybrane miejsce na zawsze. Kiedy Hebrajczycy byli jeszcze na pustyni, po opuszczeniu Egiptu, Bóg mówił do swojego ludu: ale będziecie szukać Pana na miejscu, które wybierze Pan, Bóg wasz, spośród wszystkich waszych pokoleń, aby tam ustanowić Jego imię na Jego mieszkanie i tam przyjdziecie. Po przeczytaniu tych słów możemy zadać pytanie, co to ma być za miejsce? W Księdze Wyjścia czytamy: uczynisz mi ołtarz z ziemi i złożysz na nim swoje całopalenia i ofiary biesiadne, owce i woły. W każdym miejscu, gdzie wspominam moje imię, przyjdę do was i błogosławię was. Ponownie możemy zadać pytanie, gdzie powstało takie miejsce? Jak zawsze odpowiedź znajduje się w tekście. W Psalmie 132 czytamy: albowiem Pan wybrał Syjon, pragnął tego dla swojego domu. To jest moje miejsce spoczynku na wieki wieków. Tutaj zamieszkam, bo pragnąłem tego domu. No dobrze, ale ktoś może zapytać, gdzie jest ten Syjon? Syjon znajduje się w miejscu, gdzie Dawid założył stolicę Królestwa Izraela. Potwierdzenie tego znajdujemy w Księdze Kronik, gdzie czytamy: ale wybrałem Jerozolimę, aby moje imię było tam, i wybrałem Dawida, aby był nad moim ludem izraelskim. I tak, jeszcze zanim Dawid zdobył miasto Jebuzytów i nazwał je Jerozolimą, zostało one już wybrane przez Boga jako szczególne miejsce Jego zamieszkania. Co więcej, nie czytamy, że Bóg po prostu będzie tam mieszkał, ale będzie żył w tym miejscu na zawsze i, co ważne, sprawi, że Jego imię będzie tam obecne. Jak imię Boże będzie obecne w Jerozolimie? Istnieje wiele interpretacji tych słów, ale najbardziej ekscytujące i intrygujące jest to, że Bóg w jakiś sposób fizycznie zapisał swoje imię w strukturze geograficznej Jerozolimy. W jaki sposób? Cóż, rozmawialiśmy o trzech dolinach, które można zobaczyć z lotu ptaka. Kiedy patrzymy na kształt tych trzech dolin, ludzie znający język hebrajski mogą mieć skojarzenia z hebrajską literką Shin. Będąc w Izraelu, taką literkę można zobaczyć na odrzwiach większości żydowskich domów. Literka Shin znajduje się na tzw. mezuzie, która jest schronieniem dla zwoju pergaminu z dwoma fragmentami Tory. Te fragmenty odnoszą się do najważniejszego przykazania, aby kochać Boga całym swoim sercem i siłą. Ponadto Izraelici mieli umieścić te słowa na bramach i odrzwiach swoich domów, jak jest to napisane w przykazaniu: i wypisz je na bramach i odrzwiach swojego domu. Dlaczego mezuzy są ozdobione literką Shin? Jest tak robione, ponieważ Shin odnosi się do jednego z tytułów Boga, czy też imienia Boga, El Shaddai, Bóg Wszechmogący. A na tej mezuzie znajduje się otwór, przez który na pergaminie widać słowo Shaddai. Dlatego obietnica Boża w jakiś sposób już się spełniła,
ponieważ na większości żydowskich domów w Jerozolimie widnieje nazwa Shaddai. Niektórzy jednak idą nawet dalej i twierdzą, że taką symbolikę można również zaobserwować w topografii Jerozolimy. Jeśli faktycznie imię Boże jest w jakiś sposób umieszczone w topografii Jerozolimy, byłoby to niezwykłe, gdybyśmy wspomnieli te słowa: ale wybrałem Jerozolimę, aby moje imię było tam. W tym kontekście sama Jerozolima stałaby się symboliczną bramą, przez którą wchodzi się w Bożą obecność. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, obejrzyj mój film o Jerozolimie jako bramie do Edenu. Myślę, że Ci się spodoba. Ale teraz wróćmy do sprawy Góry Zachodniej, nazywanej Syjonem. Przez wieki wierzono, że Zachodnia Góra jest tym biblijnym Syjonem, tym teologicznym centrum i górą wybraną przez Boga. Dzieje się tak z powodu bardzo burzliwej historii Jerozolimy. Po okresie powstań żydowskich w I i II wieku naszej ery, Rzymianie postanowili całkowicie wymazać żydowską historię z Jerozolimy. Miasto zostało zburzone, potem odbudowane, Żydzi wygnani, a nazwę zmieniono na Alię Kapitolina ze świątynią Jowisza w miejscu, gdzie wcześniej stała świątynia żydowska. Po wielu latach panowania muzułmanów w Jerozolimie, krzyżowcy w końcu podbijają Jerozolimę i stwierdzają, że Góra Zachodnia jest tym biblijnym Syjonem. Krzyżowcom udało się nawet sprzedać tę teorię innym ludziom, ponieważ to właśnie tam niektórzy Żydzi zaczęli pielgrzymować i postrzegali to miejsce jako miejsce pochówku króla Dawida. A ponieważ ten błąd krzyżowców był powtarzany przez wiele wieków, Syjon stał się kojarzony z Górą Zachodnią. Kiedy archeolodzy odkryli prawdziwe miasto Dawida, które znajduje się poniżej wzgórza świątynnego, całkowicie obalili tą teorię, że Góra Zachodnia to Syjon. Dzisiaj mało kto wierzy, że Góra Zachodnia to biblijna Góra Syjon, ale niektórzy ludzie nadal nazywają Zachodnią Górę Syjonem z powodu wielowiekowych tradycji. Na przykład na Górze Zachodniej nadal istnieje tradycyjny pochówek Dawida, chociaż nie ma to sensu, jeśli miasto Dawida znajdowało się na Górze Moria. A więc następnym razem, gdy ktoś Ci powie: chodźmy na Górę Syjon, zapytaj go, którą Górę Syjon? Prawdziwą czy tą fałszywą? Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jak zawsze, zachęcam do komentowania. Możesz także subskrybować ten kanał, aby otrzymywać informacje o kolejnych miesięcznych odcinkach historii Jerozolimy. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia!